I od razu mam iść do tej lokacji. Najlepiej. Najlepiej. Sorry, kurde. Zimne picie. Tak czy siak, no dzisiaj mnie karcą ognie piekielne. Żeśmy kurde przez 2 godziny robili praktycznie w kółko to samo. Tu. Ale co zrobić, taka lokacja zjebana. Sorry. Z tym, że dobra farma właśnie, no nie? Ale już się chyba cofać nie będę, pierdolę. Ciemno, co tam? Jak się okazuje, rapier to rapier. Ale ja mogę tak na co dzień używać tego. Ten koleś co, spadł? Bo spadł do lawy. O! Siema. Kurwa, wgniótł w ziemię, typek. I ta lokacja podobno na początku była łatwa, bo było 2-3 typów, tak? Teraz jest kurwa 40. Ale jest na czym przynajmniej duszę farmy w sumie. Jeszcze tu przecież są typy. Jakby ich tak wszystkich zajebać. Może już dzisiaj sobie taki zrobimy, taki kurde dzień, po prostu farmienia trochę. Zajmij się, to zrobiłem, co? Pa, łucznika nie ma. Nareszcie się skończył łucznik. Już nie chcę się wierzyć. Bawne. Kurde, teraz harpun po tym upgrade'cie mojej postaci to kurde też dobrze daje. Wyciąłem ich, jak chciałem w sumie. Jeszcze jeden koleś jest taki śmieszny. Nawet więcej. Ten koleś chyba se rozwala most normalnie pod nogami debil i się pada potem. Czajcie go. Albo się wycofuje.
Myślałem, że on tam wpadł jeszcze. Co tam za dym? Co wy mi tu wciskacie jeszcze, kurwa, z bossa, czy co? Boss. A, koleś się utopiłem. Boss, brat demona kuźni. Okej, spoko. Zaraz wspomnę. Coś tych kukieł będzie więcej ostatnio, kurde wam powiem, ze żarty. Pójdę trochę po farmie tych duszek, już tu jestem, nie? Kilku typków zajebać. Teraz już to nie jest jakaś taka droga przez mękę, po prostu chcę ich sobie, kurde, załatwić. Cały czas o tym DLC mówicie, że to jest najgorsze. Dopiero. Że najtrudniej będzie na świecie. Pewnie tak. Zobaczymy, na czym będzie polegała ta trudność, tak zwana. Min się tupa. Co on odjebał? Byłem, miałem farmić duszę. Wszedzę do lawy i chuj.
spoko, jak dotrzymam do DLC, to będę miał tak dojebaną postać, że po prostu DLC pójdzie do domu. Czy DLC, włączymy DLC, a i pojawi się komunikat, że wygrałem. Taką będę miał postać zajebistą. Dobra, wygrałeś, przepraszamy. Tak będzie napisane. A ten skąd tu przyszedł? Aha, bo jeszcze ich nie zabiłem, kurwa. Chodzi o Deadpool. Skąd oni przyszli? Co ja ich nie zauważyłem? Dziwne. Pierdolony łucznik. Mówię wam, dzisiaj taka pogoda zajebista na zewnątrz. Normalnie jak taka pełnoprawna wiosna. Idealna pogoda, jeżeli masz jakiś wolny albo urlop, żeby sobie wypić zimny cydr. Kurwa, po prostu piękna pogoda. W sumie jak jestem przy tym ognisku, to mogę sobie odpocząć. Ring szepków i ring od upadku od kota. To kot ma te oba, tak? Kurwa, znowu muszę zjeść kupę. Można kupić tam zawsze. Nie wiem co to jest ring szepków, ale od upadku to się domyśla. Nie, już chuj, nie będę tu szedł chyba. Dobra, dobra, ale to zaraz tam pójdziemy, tylko tu jeszcze jest nieskończone, nie? Wow. O, duży dłonek. Ciekawe co to za mgła, jak to jest jeszcze kolejny boss, to nie wiem co, kurwa, zniosę jajko z kurwa.
pewno nie musiałem. Ten jaki przegięty koleś, nie? Gdzieś tam jest jeszcze łucznik, do mnie strzelał. Muszę się dowiedzieć, co jest za tą mgłą. Do temu jeszcze wpierdolić. Kurwa! Lawę wylałem. Ja kurwa. Znaczy, ja już te drzwi otworzyłem, może nie widziałeś akurat. A tu muszę naokoło cisnąć. O, mordę Pfarosy już ogarnąłem. Otworzyłem sobie tu już sztukę. Idę tu jeszcze zobaczyć, co jest za tą mgłą. Jak tam jest boss, to miękka. Ciągnę rapier w razie czego. Nie ma posa. Dobra, to idziemy do tych ogni, do tej faktycznie pobocznej lokacji, bo tu już idzie dalej. Trzeba by to posprzedawać, ale galona nie ma. On się galon nazywał? To miało sens. Kwarcowy pierścień gromu plus jeden. Gablan. Zwiększa obronę przed błyskawicami. Może się przyda gdzieś tam kiedyś, no nie wiem, może tam. Szkoda, że przy dobrym mi nie dali. O, usiądę od razu. To co, iść kupić te pierścienie może, nie? Co mówisz? Szeptu i skoku na dupę. Wszystko u kota chyba. Ciekawe, czy mi styknie, zobaczymy was. Bearer of the Cult. Siema. Oh. Who are you again? No, I'm not serious. You do have a rather pleasant scent. Dobra, spoko. Kup przedmiot.
Jest, zrobionego kota. Pozwala słyszeć głosy przeciwników? To chyba tak na fazę tylko, nie? Kupić to. Mam. Albo będzie potrzebne może, no. Dobra, wziąłem. Tak czy siak. Satisfied? I'll be around if you ever come back. Tu jest ten koleś od drabiny, może mi sieknie drabinę teraz. Na dół. Wait. You found your way out too. The name's Gilligan. Don't make me say it twice. All right. What do you want? I have everything you need. Świnek na ranczo. No świnki to podobno wszystko wpierdalają tu chyba tam, co im rzucisz. Powiesz im, że to jedzenie i zjedzą chyba, nie? Nieważne co im tam dasz chyba. Ustaw drobiny. You want to go down that awful hole? You must have lost your marbles. A, dla morski. Fine, I'm happy to be of service. You need a ladder then, sure enough. But you'll have to show some generosity. Ile zapłacić? Nie wiem, a ile chcesz? Nie mam 12 tysięcy, to 3500 mogę ci dać. A very reasonable offer. Just you wait. On gada z irlandzkim akcentem, takim chamskim już. Takim totalnie irlandzkim. Ale jeszcze zrozumiałem oczywiście. Nie za krótka ta drabina? Hey, this ladder's not for sale. The only things I sell are miniatures. I mean, if that tickles your fancy, you can buy as many as you like. Ruiny też masz? Zajebiście. U niego można było tą... A to za 8 tysięcy już. Aha. Cheers for that. To może później. Ruiny parowego tartaku. Nie wiem, czy powinienem teraz nosić te obrażenia od upadku. No chyba nie ma potrzeby, nie? A bo to się aż tak kurwa czaruje tu. Wow. One w różnych miejscach pewnie te drabiny jeszcze ustawione. O kurde, teraz by mi się przydał ten pierścień chyba. Bardzo śmieszne. No spoko, spoko. Czym się? Ogólnie nie wiem, czy miałem teraz tu iść, ale... Już tu jestem. W sumie mam ten kurde od upadku, to se skoczę tu, o. Wow, i tak mnie nieźle dało. Rozjarzony klejnot życia. Kamień, klucz. Dusze.
To się rozwali. Tam jest trochę wysoko, nie? No ale co zrobisz? Spróbować można, albo trzeba nawet. Kurwa, nie trafiłem. Nie ma jak się rozbiec, kurde. Za bardzo. O. Trujący mech. No siema. Jaskinia. Pode mną jeszcze tam jakieś są, kurde, rzeczy. Co to za czaski, nie? Gropowiec świętych, siema. Wow, nie wiem, czy miałem tu iść. Teraz. Ale jakby co to jest ognisko. To jest droga do kolejnej większej duszy. A, to dobra. To kiedy indziej, nie? Czyli kiedyś musiałbym tu pójść. Tak się... Spoko, odkryliśmy sobie. Dobra, to kontynuujmy naszą wędrówkę w kierunku, w którym szliśmy. Nie świrujmy, ważanta. Wrócimy tu kiedyś. Chodźmy zobaczyć to opcjonalne. A to tego kuta teraz nie potrzebuję nosić raczej. Weźmiemy sobie duszę. Ci, kurde. Tu mgła od razu? A, to lata. Nie. Na razie chyba prawie nikt tutaj, kto mnie chce do jakiegoś przymierza... prowadzić, to mnie nie przekonuje. Już bardziej mnie przekonywał ten kot, kurde, w jedynce, co na oknie siedzi. Okej, tam w sumie może być boss, skoro mówicie, że opcjonalna lokacja. Więc wezmę sobie rapier, wciągnę. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.